Jesteśmy dzisiaj na premierze filmu z tobą w roli głównej. Jakie odczucia towarzyszyły ci, bo już na pewno oglądałeś ten film. Oglądając, jakie odczucia? Tak. Zawsze jest duży stres, jak się idzie zobaczyć to, co się samemu się tam tworzyło. Ale na szczęście udało mi się po jakiejś tam chwili zacząć oglądać ten film jako widz. No, na tyle, na ile to jest możliwe, oglądając siebie na ekranie. I bardzo byłem zadowolony z tego, że po prostu wszedłem w tę historię i podążałem za tą historią. I po wyjściu z seansu różne pytania mi zostały w głowie, ale właśnie a propos filmu, a nie a propos tego, że aj, tutaj mogłem trochę inaczej, tutaj coś tam. Ale zawsze jest trochę tak, że serce w gardle i stan okołozawałowy, ale przeżyłem. A czy... Myślę, że jest dobrze. Czy normalnie właśnie jesteś krytyczny wobec siebie, że oglądając film mówisz, kurczę, mogłem to tak zagrać, to nie wyszło, a może wręcz przeciwnie, a super. Jestem krytyczny i staram się z każdego jakiegoś mojego filmu, z każdej roli wyciągnąć wnioski, żeby jak najwięcej się nauczyć i wyciągnąć coś na przyszłość. Ale zawsze jak pierwszy raz oglądam, to właśnie staram się jak najbardziej obiektywnie to obejrzeć, jakbym był widzem. Natomiast jak oglądam już drugi raz, to wtedy faktycznie no, dość krytycznie oceniam te swoje poczynania. Krytycznie to znaczy, że czasami dobrze, czasami gorzej.